czwartych jedziesz, ten NBC. No bo nawet nie ona, jego samochód. A więc jesteśmy w Oławie, jak widzicie jeszcze dobrze, nie udało nam się podjechać pod linię startu, a już stoimy w korku. Ciekawszych rzeczy to w tym roku mamy dużego Fiata, w poprzednim był Polones. Numery startowe niewiele się różnią od poprzedniego roku i standardowo pakiet wlepek, koguta. Paszport uczestnika, to jest ważne, bo tutaj są zawarte wszystkie zadania. Tak na przykład teraz naszym pierwszym celem będzie Łódź, gdzie odwiedzimy pana Leszka. Mapka z metą. Sponsorzy, partnerzy i taki futerał na dowód rejestracyjny. Grzesiek, kleimy numery. Nie będzie tego strzelał. A przyklei czy nie? Normalnie tylko wiesz, tą bym umył i bym wrzucił za szybę. Jakby gdzieś policja stała czy coś, to kurwa, że się w trawę wyczy. Nie zrysuj. Aby się silnik zbytnio nie gotował, oszczędzić go, nie było powtórki z tamtego roku. To też obawa przed uszczelką pod głowicą? Okay. Siemanko, czekaj, bo ja tak z papierosem. Wszystko leci. Czy kamerujesz mnie z papierosem? No weź, daj spokój. Dzień dobry pani. Cześć. Co za zamieszanie, żeście zrobili tutaj. No takie małe troszeczkę ten. Się zamieszało się, no. Trzeba poradzę. Poczekajcie, bo ja muszę lecieć. Aktualnie śniadanie, nowego kierowcy. A Grzesiek, co ty tam robisz? Śniadanie. Nastąpiła mała modernizacja samochodu. Jeden resor z tyłu jest nieco niższy, przez co obciera nam tutaj koło. Opona jest ok, ale kawałek butnika wypadł. Trochę mamy rzeczy ze sobą. Z reguły jeździmy w dwie osoby, a tym razem w trójkę. Zobacz, jak to wygląda. Dobija? Dobija. No prawie. Co miało się wyczyć, się wytarło. Bo jeszcze się zastanawia, jakbyś na drugą stronę sobie przeszedł. A ty? No? W sensie, żebyś ty sobie siadł z drugiej strony.
Ciekawy jestem, czy w ogóle mnie będzie słychać z tych moich 5 minut. Mamy tu uchylone okno, z tyłu całkiem, bo Grześkowi za gorąco. Jedziemy z prędkością 110 km na godzinę. Można jechać więcej, ale się zaczyna gotować. Jesteśmy teraz w Łodzi, zmierzamy dokładnie na ulicę Piotrkowską, gdzie znajduje się Ministerstwo Śledzia i Wódki. Tam znajduje się pan minister Leszek, który ma dla nas pewną niespodziankę. No, może się pogoda jeszcze utrzyma, może nie będzie padał. Lesiek, idziemy na wódkę i śledzie. Taki mamy widok na Łódź. Pogoda nas troszkę zaskoczyła, tam jeszcze trwa burza. Czekamy na resztę znajomych, między innymi ze Śląska. Jest bardzo fajna lokalizacja noclegu, którego mamy, bo mamy zaledwie 5 minut do ministerstwa. Samochód się nazywa, ale on jest w GTA San Andreas. Zostaliśmy przed chwilą uprzedzeni, że do ministerstwa jest kolejka. Śmiali się, że... Dobry, dobry, cześć. Śmiali się, że jest dobre parę metrów. Także nie pozostaje nam nic, tylko poczekać. To jest tu kolejka. Dzień dobry, panie Leszku, witamy. My po dotację. Po dotację. Po dotację. Dobrze, damy to, co mamy. Damy to, co mamy. Dokładnie. O, dziękujemy. I jeszcze jeden tak dla Grześka. A może pan trochę to tam rozdał? Korzystamy z pogody, idziemy coś zjemy i ruszamy na Warszawę, następnie Giżycko, tam już będziemy czekać na metę. Co, idziesz? Makowicz, nie? Tylko meter.
mamy taką serię teraz podczas nagrywania przez nową panią operator. Twoje 5 minut, ale moje 5 minut już było wcześniej. O, dzwoni Krystian. Tak, więc musisz góra dół ruszać. Ja wlezę pod spód. Da się w tym jeździć. Nie, słuchaj. Nie, robimy go. Kurde. To czy jest? Jest schodzi. To jest najlepsze. Kurde, wszystko pojechało. Powiem, mój młody punkt mieści na złożu już wypalonym 2 lata. Mam większe luzy, ja się przejmujesz takim ludzikiem. Od czasu pożaru wszystko było wyjęte z samochodu. I oczywiście nie włożyłem z powrotem. I zapiszemy najwyżej na grupie albo sklep motoryzacyjny. Ile oleju wypił? No ja to teraz robię jak niefachowy mechanik, bo w rękawiczkach. Ty, prawie cały olej wypił. Toletkę, jeden taki, drugi taki. Jeden z kosiarki, drugi z motoru, trzeci od pralki. Też się tak przejmowałem, a do Opla od 2 lat leje, co popadnie. Miał jeździć tylko pół roku. Jak tam panowie? Idealnie. Pokładcie na most, nie? Tak, tak. Dobra, to my jedziemy w prawo. Teraz masz swoje widźmi. Ty się najbardziej nadajesz na pisze. Tak wielki korek, że Krystian zdecydował, że pójdzie na nogach i będzie chyba szybciej od nas. Z tej strony otwarli im most. O, to się poprawiło, bo jak ja wychodziłam, to tu było na sztywno. W sensie jeszcze przed wjazdem. Jak najbliżej siebie, prawy, lewy pas. Za tą lotkę, wiesz? Odpadnie. To się tak na słowo honoru trzyma. Jak daje auto, wiesz? Dawać koguty, dawać, dawać do przodu! Także wychodzi na to, że nie tylko my pchamy. Po ilu? 3 godzina? Ileście jechali? 3 godziny? Nawet nie wiem, czy nie. No, dajemy odpocząć już polonezowi. Pchamy. Zresztą wszyscy już chyba pchają. A co ta ustępka była? Na kole zaczęło odpadać i ocierać koło. Fachowa robota. W ogóle nie widać, co było robione.
koła nie odpadają. My się uwitali. Udalimy się. Po piwku z Francji. A? Osobiście przywiezione. To dla ciebie i dla Jowity, co ty tam wypijecie. Stara, trzymaj. Dziękuję. Pomóż wam? Kurde, najlepszą frajdę nam zabierasz. Właśnie to jest mój cały sens życia. Pchać poloneza. To jest właśnie to. Na to czekam. Bo tyle kilometrów przejebać, żeby przepchać sobie poloneza, nie? Jezus, pani mnie kameruje? Uwaga, uwaga, bo pod Mercedesa wpadniesz. Nie wpadnę, ale próbuję ogarnąć, czy mnie pani kameruje. Aha, jednak nie. Moje 5 minut, moje ciężkie 5 minut, a nawet nie 5 minut, a 3 godziny, czwarta już w sumie, 3 godziny stania w korku, teraz przepychamy poloneza. Znalazłem przyczynę pukania, stukania. Oprócz tego, że jest ta gałka wyrobiona, to jeszcze uleciał stabilizator. Oczywiście nie mamy drugiego, więc go zdemontujemy i pojedziemy bez niego. Patent jest taki, łącznik jest wyciągnięty, ale problem jest z tą tulejką. Nie chce wyjść, trzyma dość mocno. Nie mam zamiaru się z tym teraz bawić, a żeby nie zgubić, to tylko użyjemy trytek. W razie czego, gdyby gdzieś od wstrząsów poluzowało się, to nie wypadnie, nie zgubimy na drodze. Bo w sumie te poliuretany to chyba droższe jak zawieszenie całe oryginalne w polonezie. Moi drodzy! On był samotny, jej było, że gdzieś w internecie poznali się. On się zakochał ze samych zdjęć, bo tam rusałka dziewczyna pięć. Rzeka, rusałka, rusałka.